Cześć! Dzisiaj spróbujemy sobie stworzyć utwór w klimacie Metro Boomin. Intro. Dzień dobry moi kochani, z tej strony ponownie Bonifacy, kłaniam się nisko i witam was w kolejnym odcinku Self-Made Beats. Dzisiaj spróbujemy sobie stworzyć utwór w klimacie Metro Boomin. Ja myślę, że wszyscy, którzy oglądają ten film, no są zainteresowani i wiedzą, kim ten producent jest, jaki ma styl i dzisiaj spróbujemy sobie stworzyć coś w podobie do jednego z utworów, które wyprodukował, tak? Moi drodzy, nie będziemy tutaj za dużo gadać, pokażę wam, czym dysponujemy. Dysponujemy instrumentarium w stylu kick. Tego typu. To jest kick z mojej paczki. Kick o nazwie Zenith. On tak brzmi w oryginale. Tutaj troszeczkę go przytłumiłem na potrzeby tego instrumentala. Dodatkowo mamy clap. To nie jest akurat z mojej paczki, ale znakomicie się sprawdza w przypadku tego utworu. Mamy snare. Taki tak zwany bouncy snare. I to jest właśnie z mojej paczki snare o nazwie TR. Dokładnie ten. I mamy, moi drodzy, hi-hat. Tego typu. To też jest z mojej paczki. Dokładnie ten dźwięk. I, moi drodzy, mamy co dalej? 808. Tego typu. Mamy syntezator. W podstawowych ustawieniach GMS. Mamy wtyczkę Ethnosphere, w której będziemy starali się stworzyć partię fletu. I mamy plug. To jest oczywiście też podstawowe ustawienie GMS-a, ale spróbujemy sobie je zaprogramować tak, żeby miało odpowiednie brzmienie w kontekście utworu, który chcemy stworzyć dzisiaj, w dzisiejszym odcinku. No i cóż, moi drodzy, spróbujmy może zaprogramować sobie sekcję perkusyjną. Zobaczymy, co nam z tego wyjdzie, bo szczerze przyznam, nie do końca pamiętam, jak powinienem ustawiać naszą partię, ale zobaczymy. Za chwilkę się przekonamy, czy wszystko będzie tutaj ok. I spróbujemy sobie stworzyć coś, co będzie brzmiało fajnie, przyjemnie. Zobaczmy. Może w ten sposób. A właśnie się zastanawiam teraz. Może tak? Dobra, spróbujmy zostawić to w ten sposób i za chwilkę coś tutaj będziemy jeszcze kombinować. Na razie zaprogramujmy sobie jeszcze, rozłóżmy nasz bouncy snare. Zobaczmy, czy on tutaj będzie pasował. Myślę, że w ten sposób. Dobra, jest w miarę ok, jakoś to tutaj fajnie sobie lata. Tempo mamy 150 bpm, więc stosunkowo duże. Przy podziale na 2 daje nam to tempo 75 bpm, co jak na trap jest dosyć wysokim tempem, słuchajcie. I rozkładamy sobie hi-hat co 2. Zobaczmy, czy możemy go odsunąć, czy on już nie jest odsunięty. Jest odrobinę odsunięty przeze mnie wcześniej, w czasie kompozycji tego bitu, więc mamy to już za sobą. Nie musimy tego robić. Kopiujemy sobie właściwie całą partię perkusyjną na 2 razy, że tak powiem. Wy oczywiście możecie wprowadzać jakieś tam wariacje po drodze. Dostaniecie sesję z tym instrumentalem, moi drodzy, w opisie tego filmu, więc o nic się nie bójcie. Możecie sobie spokojnie z tego korzystać i zajrzeć w głąb tej sesji. Nie bawimy się parametrem velocity. To jest bardzo ciekawa rzecz, bo tutaj nie ma takiej potrzeby zupełnie, słuchajcie. Dlatego, że to właśnie, że ta partia jest bardzo skomputeryzowana, daje dosyć, no nie oszukujmy się, przyjemny efekt i temu jest zawdzięczany, słuchajcie, charakter tego utworu. Teraz rozkładamy 808 na nutach co drugi takt. Tak, co drugi. Pierwszy, trzeci, piąty, tylko że w piątym takcie z nutki F musimy zejść niżej do nutki D sharp. Dokładnie tutaj. I
808 jest ulokowana tak nisko, dlatego że ona ma generować częstotliwości subbasowe, które w utworze, do którego się odnoszę, to jest chyba utwór X, jeżeli się nie mylę, ale no właśnie on tam 808 generowała częstotliwości subbasowe, zobaczmy. Dobra, jest ok. Teraz zajmijmy się, moi drodzy, melodią. I w melodii będę chciał najpierw rozpocząć od nut. Teraz możemy troszeczkę tutaj się pokusić o to, żeby zwolnić, bo nie ukrywam, że będzie to skomplikowana partia. I zaczniemy od nutki C. Następnie nutka F. Następnie nutka G. Sharp. Tylko, że one muszą być ulokowane gęściej w ten sposób. Nie, jednak nie. Muszą być ulokowane w ten sposób, tak jak robiłem, tylko że muszą być dłuższe. O, w ten sposób. Dokładnie. I teraz zejdziemy sobie, moi drodzy, z powrotem do C. Następnie ponownie nutka F. Następnie nutka A sharp oktawy niżej. I następnie nutka C oraz C sharp. Drugi takt będzie wyglądał bardzo podobnie, z tym, że zamienimy dwie ostatnie nuty w ten sposób i, moi drodzy, to powtórzymy dwukrotnie, co da nam cztery takty w miarze standardowej 150 bpmów, natomiast w technice double time, którą tutaj stosujemy, da nam to takty 2. I na pozostałe dwa takty, już odnosząc się do nomenklatury double time, double tempo, half time, będziemy tutaj programować sobie zwieńczenie tej pętli. Ono będzie wyglądać inaczej, bo zaczniemy sobie od nutki D sharp. Następnie przejdziemy do nutki C, następnie do nutki F i następnie wrócimy do nutki C, później nutka C sharp i następnie nutka C, zejście do nutki A sharp i nutka C. I dalej, moi drodzy, będzie to wyglądać dosyć podobnie. Ale musimy zadbać też o pewną różnorodność, moi drodzy. Więc spróbujmy zrobić to w ten sposób. I zobaczmy, jak to brzmi w ogóle. Super. Dobra. To jest OK. Schodzimy do nutki C. Nutka A sharp. Następnie znowu nutka C. Następnie, moi drodzy, nutka G sharp, czyli już schodzimy w dół. I nutka D sharp. I te dwa takty, tę melodię, którą skomponowaliśmy w tym momencie, przenosimy na ostatnie dwa takty. Wieńczymy w ten sposób pętlę. Zobaczmy, jak to brzmi w tym momencie. Myślę, że całkiem spoko. Oddaje to charakter pierwotnego utworu, tak mi się wydaje. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie na ten temat. Jeśli Wam się podoba, jeżeli uważacie, że mam rację, to łapka w górę i subik na kanale. Zapraszam serdecznie. Co tydzień nowe filmy z serii Selfmade Beats. Czwartki o 20:00, przypominam serdecznie. Dobra, i teraz musimy sobie zaprogramować, moi drodzy, to jak będzie brzmiał nasz syntezator. Zacznijmy od tego, że ustawimy sobie w pierwszym oscylatorze falę sinusoidalną. Drugi oscylator to będzie fala soul, czyli zostawiamy to tak jak jest, ale przepuszczamy jej około 30% do sygnału końcowego z syntezatora. Detune musimy ściągnąć do zera, bo on domyślnie jest na poziomie 25%. I musimy odciąć częstotliwości na poziomie około 50%. Powiedzmy, że 48 też nic się nie stanie. Rezonans na poziomie procent 30, więc sobie od razu go podkręćmy. Zobaczmy, jak to brzmi na ten moment. Dobra, jest dosyć delikatnie. Zaprogramujmy sobie na razie obwiednie dla tego dźwięku. I cóż, moi drodzy, tutaj decay ustawimy na poziomie około 30% i amount na poziomie około 50%. Thank you.
Dobra. I teraz tak, moi drodzy, co ja bym chciał tutaj zrobić jeszcze? Na pewno chciałbym wprowadzić nieco więcej takiej, nazwijmy to, brudnej charakterystyki do tego dźwięku. Za chwilkę postaramy się to zrobić. Na razie zaprogramujmy sobie jeszcze główną obwiednię. Ustawmy atak, lekki, dosłownie na, nie wiem, około 10%, niecałe nawet. Dajmy 8, będzie w porządku. Decay na poziomie 32%. Procencików. 30, 32, mniej więcej w tych okolicach. Sustain na poziomie około 75%. Traf, 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 traf. Dobra, nie będzie 77. I release na poziomie 50, około 50%. Dobra, niech będzie 53. Dodajmy do tego echo. Bardzo delikatnie i dodajmy do tego reverb. To będzie element, który będzie kształtował nam przestrzeń. Zobaczmy, czy możemy uagresywnić nieco nasz dźwięk. Możemy, ale ja nie chcę tego robić w ten sposób. Zobaczmy, czy możemy zrobić tutaj to troszeczkę inaczej, na przykład wprowadzając modulację. No i prawie jesteśmy w domu, moi kochani. Tylko teraz, jaką chcemy modulację, bo wszystkie brzmią fajnie. Chociaż one brzmią bardzo podobnie. Powiem Wam szczerze, że modulacja FM przypada mi do gustu najbardziej, więc przy niej zostańmy. Przejdźmy jeszcze na chwilkę do korekcji. Zobaczymy, czy możemy poprawić to brzmienie. Puśćmy sobie je. Aj, dałem lock. Puśćmy je sobie w solo, moi drodzy. Dobra, keyboard tracking też wpływa znacząco na brzmienie, ale nie wiem, czy to jest dobry wpływ. Zobaczmy jeszcze, czy możemy tutaj troszeczkę zwiększyć poziom zadziałania obwiedni. Zbyt agresywnie. Myślę, że nawet możemy go troszeczkę zmniejszyć do około 45%. I teraz jest, moim zdaniem, jest całkiem ok. Zobaczmy, czy jak puścimy sygnał w stereo, to czy będzie to brzmiało ciekawiej. Dodajmy drugi głos. Nie rozstrajam dźwięku, nie podoba mi się ten efekt. Co za dużo, to niezdrowo. Zostańmy przy dwóch głosach i zmniejszmy troszeczkę rozstaw stereo. Powiedzmy, że w okolicach 60% będzie w sam raz. I teraz przejdźmy, moi drodzy, do fletu. Ja tutaj mam tylko zapisane nuty, natomiast jeżeli chodzi o rytmikę, będziemy kombinować na żywo, bo spodziewałem się tego, że nie odtworzę perkusji tak, jakbym chciał do końca. Dlatego kombinujemy w ten sposób. Zobaczmy, co możemy zdziałać. Zróbmy to w ten sposób i teraz, moi drodzy, zaczniemy sobie drugi, znaczy drugi takt, właściwie to trzeci, biorąc pod uwagę cały czas to, że działamy w technice halftime.
Może tak? I spróbujmy z oktawy wyżej zejść do oktawy niżej. W ten sposób. Dobra, myślę, że jest w miarę okej, ten flat. Zostańmy przy tym brzmieniu dokładnie. I teraz przejdźmy, moi drodzy, do plaka. I to jest właściwie ostatni instrument, ostatnia ścieżka, którą będziemy programować i robić w tym tutorialu. Następnie przejdziemy do etapu miksu, ale jeszcze tam nie jesteśmy. Moi drodzy, w związku z tym przechodzimy do pianorola w instrumencie o nazwie plak i będziemy sobie tutaj, moi drodzy, w tym momencie programować nutki. Zaczniemy może, jak ja sobie tutaj zapisałem, jeszcze zerknę, poczekajcie, od nutki C. Ponownie jest to ustawienie podstawowe GMS-a, więc nie przejmujcie się tym, jak ono brzmi. Być może będziemy musieli zmienić jeszcze długość nut. I zróbmy sobie powtórkę na dwa kolejne takty. I tutaj sobie spróbujmy zrobić to troszeczkę inaczej. I spróbujmy sobie zacząć, powiedzmy, że od nutki C. Przejdźmy do nutki F. Następnie, moi drodzy, do nutki G sharp i do nutki G, ale to sobie wstawmy, moi drodzy, na ostatni takt, a resztę tutaj jeszcze sobie pokombinujemy. Skopiujmy sobie te dwa takty raz jeszcze, żeby będziemy mieli na trzy takty i tutaj spróbujmy wprowadzić pewną wariację jeszcze przed końcem, żeby te dwa ostatnie takty stanowiły nam taką zamykającą wariację dla tego bitu, jeżeli chodzi o tę ścieżkę, o ścieżkę plaka. I teraz tak, co byśmy mogli tutaj wymyślić? Zacznijmy od dźwięku C, tak jak było. Następnie myślę, że moglibyśmy przejść do nutki F, ale tutaj zejdźmy niżej, do nutki A sharp i wyrównajmy to wszystko. Do nutki A sharp, czyli do nutki A i skończymy nutką C sharp i zobaczmy, jak to brzmi. I myślę, że jest całkiem w porządku. I teraz pomyślmy o tym, co moglibyśmy tutaj zrobić, jeżeli chodzi o brzmienie. Pamiętam, że brzmienie, które było, które programowałem sam, które było w oryginalnym utworze, to była fala square na pewno i ona była dominująca w tym brzmieniu. Puśćmy sobie dźwięk w 100% w stereo. Odetnijmy nieco wyższych częstotliwości, powiedzmy, że do poziomu lekko, bardzo lekko, do około 85. Dobrze, udało się, wskoczyło. Do 85% to powinno wystarczyć w zupełności. Następnie rezonans na około 25%. Miałem 25 i ruszyłem ręką. No co za masakra dzisiaj, moi drodzy. Dobra, mamy zrobione. Keyboard tracking włączamy w tym przypadku i musimy ustalić tutaj LFO. Zobaczcie, jak to brzmi w tym momencie jeszcze, żebyście wiedzieli, o czym mówię.
Brzmi to w ten sposób, a my spróbujemy sobie tutaj zaprogramować jeszcze odpowiednie LFO dla naszego dźwięku. Nie ruszamy nic, jeżeli chodzi o synchronizację naszej modulacji LFO. Spróbujemy sobie ustawić natomiast rate na jedną drugą. Amount na 100%, to jest niezwykle istotne. Za chwilkę wam może, na razie jeszcze nie ustawiajmy, za chwilkę wam pokażę, dlaczego to jest istotne. Zmienimy sobie jeszcze destynację na frequency. I włączmy sobie inwersję i retrigger, czyli odwracamy po prostu działanie modulacji i retrigger oznacza, że każda nuta osobno będzie poddawana działaniu modulacji od samego początku. I teraz tak, destination zmieniliśmy sobie na frequency, to jest ważne i tutaj musimy sobie ustalić jeszcze, moi drodzy, że będzie to kształt tego typu, tak? Czyli że nasza modulacja będzie działać na zasadzie on-off, czyli włącz-wyłącz. I teraz posłuchajcie sobie, jak to brzmi. Nie dzieje się nic. Jeżeli przesuniemy suwak amount w górę, to zaczną się dziać czary. Posłuchajcie. Pamiętacie ten przeskakujący dźwięk z oryginalnego utworu X? To jest właśnie ten motyw. Można to oczywiście zaprogramować w piano rollu, ale tak jest po prostu łatwiej, nie trzeba programować osobnych nut. Przesunięcie na samą górę oznacza skok o oktawę, więc będzie to brzmiało tak. Możemy jeszcze spróbować wyłączyć odwrócenie. I brzmi to bardziej jak oryginalny utwór, więc całkiem okej. Dobra, moi drodzy, mamy to już gotowe, więc teraz nie przedłużając całych wszystkich ceregieli, przejdziemy sobie do etapu miksowania. Musimy sobie setupować grupy, w związku z tym ja sobie zaznaczę oczywiście wszystkie ścieżki z sekcji rytmicznej. Podłączę je pod kanał numer 9, wybierając sobie tę strzałeczkę prawym przyciskiem myszy i klikając Route to this track only. W tym momencie mamy stworzoną grupę dla sekcji perkusyjnej, sekcji rytmicznej i sobie ją nazwiemy na przykład rytmiczna, bo ja lubię tak nazywać te sesje. Wybierzemy sobie dodatkowy kolor pomarańczowy. Lubię, żeby te kolory się wyróżniały i dodajmy sobie jeszcze ikonkę, którą ja dodaję. Ona nie reprezentuje sekcji rytmicznej, ale dla mnie ona jest czytelna i rozpoznawalna. Oczywiście możecie sobie we własnym zakresie wybrać dowolną ikonkę, która wam będzie odpowiadać. I teraz jeszcze trzy ścieżki, które nam zostały, będą nam służyć za sekcję instrumentalną. Powtarzamy proces, czyli podłączamy do kanału numer 10 tym razem i nazywamy sobie na przykład instrumenty i wybieramy sobie kolor. Ja zazwyczaj wybieram sobie kolor ten, ponieważ on się odróżnia i mocno kontrastuje z pomarańczowym, także na pewno się nie pomylimy. I wybieram sobie zwykle jeszcze tę ikonkę, ona oznacza arpeggio. Ale to nie jest istotne w tym kontekście. Tutaj możemy sobie jeszcze dodać separator, tak żeby nam lekko te ścieżki grupowe były oddzielone od ścieżek pojedynczych instrumentów. No i możemy zaczynać miksować, moi drodzy. Ustalmy na początek poziomy głośności. Dobra, myślę, że jest w miarę okej. Okay. Teraz możemy sobie pomyśleć nad tym, jak rozlokować wszystkie instrumenty w panoramie. Oczywiście puszczę bas całkowicie w mono, lekko zmonofonizujemy, więcej sygnałów mono puścimy w naszych perkusjonaliach, po to, żeby utrzymać względny porządek. Ściszamy sobie klap. I teraz tak, moi drodzy, rozlokujmy sobie to w panoramie. Lekko w jedną stronę odsuwamy kick, w drugą stronę odsuwamy bas, żeby ze sobą mniej kolidowały. I od razu lepiej bas staje się słyszalny, o to nam chodziło. Teraz klap odsuwamy w przeciwną stronę do kicka, taki mam zwyczaj, nieco więcej, około 6%. Snare możemy dla kontrastu odwrócić w drugą stronę. I
hi-hat mocniej w jedną ze stron, powiedzmy, że na około 25%. Plug działa w podobnych częstotliwościach, więc można go odsunąć w przeciwną stronę. Flat natomiast i melodię zostawiłbym w centrum, ale melodię puścił bardziej w stereo, natomiast flat bardziej w mono i zobaczmy, co to nam da. Teraz tak, co będziemy chcieli tutaj uzyskać? Na melodię nie ma co za bardzo nakładać pogłosu ani delaya, no bo ona już została poddana tym efektom w momencie, kiedy tworzyliśmy dźwięk, tak żeby on brzmiał tak, jak brzmi w tym momencie, więc nie ma sensu tutaj tego powielać. Nałożymy tylko ten efekt delikatnie na sekcję grupy instrumentalnej, ale w tym momencie jeszcze zajmiemy się pojedynczymi instrumentami. To, co ja bym chciał zrobić w tym momencie, moi drodzy, to zająć się korekcją. Zacznijmy od basu. Zaczniemy od basu, dlatego że bas zazwyczaj, no jejku, bas zazwyczaj sprawia najwięcej trudności. Jak widzicie, mnie sprawia trudności z tym, żeby w niego kliknąć myszką. Ale w miksie też sprawia dużo problemów. Zobaczmy, jak on tutaj sobie hula. Bardzo liniowo. I to się chwali w przypadku basu. Zobaczymy, czy możemy go sobie podbić w tym miejscu na przykład, a zniwelować jego działanie w innych warstwach. Dobra. On i tak jest słabo słyszalny. Nie wiem, czy wysłyszycie go na swoich zestawach, ewentualnie słuchawkach. Mam nadzieję, że tak. Moglibyśmy spróbować go lekko nasycić. Zobaczmy. Dobra, już lepiej jest słyszalny teraz. Teraz co zrobiliśmy? Po prostu lekko nasyciliśmy tą gałeczką, zmniejszyliśmy post gain, dzięki czemu ściszyliśmy po prostu dźwięk wychodzący z wtyczki, natomiast kolor oznacza, w którym miejscu nasycamy dźwięk. To jest mniej więcej tyle, co tutaj zrobiliśmy. I możemy jeszcze spróbować, jak to zabrzmi przed korekcją. Pozytywniej przed korekcją, moim zdaniem, mimo że te różnice są bardzo subtelne. Dobra, moi drodzy, przejdźmy teraz do melodii. I ponownie korekcja. Spróbujemy coś tutaj zrobić sensownego. Przede wszystkim odciąć najniższe częstotliwości, żeby zrobić miejsce dla basu i dla stopy. Zostawiamy tylko te przestrzenie, na których nasza melodia jest najaktywniejsza. Odcinamy troszeczkę górę, bo tam mamy hi-hat, tam mamy flat i tam mamy plug, czyli stosunkowo dużo się tam dzieje i będziemy starali się zrobić miejsce dla wszystkich instrumentów, tak żeby mogły oddychać w naszym miksie. Teraz spróbujemy sobie znaleźć jakieś ciekawe częstotliwości dla fletu, które możemy podbić. Chyba zdecydowałbym się na podbicie właśnie tych okolic 6 kHz, dlatego że są dosyć przyjemne. Tam jest właśnie to powietrze, które się wydobywa z fletu. I to będziemy chcieli podbić. Zobaczymy, co możemy ująć. Flet jest mało aktywny w tych okolicach, więc można go swobodnie, myślę, że podciąć. Troszeczkę szerzej nawet. Ale zmniejszmy zadziałanie. Zmniejszmy to odcięcie. Przejdźmy teraz do plaka, moi drodzy. Uruchamiamy ponownie korektor. Oczywiście z tych korektorów możecie korzystać innych. Natomiast ja lubię bardzo ten parametryczny korektor z FL Studio, dwójeczkę. Bo jest jeszcze jedynka.
ale ten jest graficzny i poza tym mamy podgląd na spektrum częstotliwości, które grają, więc to jest bardzo spoko. Odetniemy najniższe częstotliwości z plaka, spróbujemy podbić mniej więcej te okolice, które odcinaliśmy w przypadku fletu. I o tutaj. Nie robi to co prawda drastycznej różnicy w brzmieniu, ale to też o to chodzi, żeby nie za bardzo zmieniać brzmienie oryginalnych instrumentów. Ewentualnie korzystać z korekcji grzebieniowej po to, żeby pozbyć się częstotliwości, które nam przeszkadzają, które są nieprzyjemne w odsłuchu. Odetnijmy najniższe częstotliwości z hi-hatu, bo one nie wpływają aż tak mocno na jego brzmienie, żeby trzeba je było uwydatniać. Teraz snare, moi drodzy. Snare'a znowu w tym bicie nie ma tak dużo, więc nie musi on być mocno uwydatniony. Ale jak już jest, to niech brzmi troszeczkę lepiej i poddamy go korekcji. Teraz tak, co tu zrobiliśmy? Jeszcze się wrócę na chwilkę. Ucięliśmy najniższe częstotliwości, zostawiliśmy miejsce, w którym wybrzmiewają częstotliwości bazowe dla naszego snare'a. Odcięliśmy nieco częstotliwości, które nie są tak ciekawe w jego brzmieniu, natomiast podbiliśmy okolice 5 kHz, czyli okolice, w których mamy tak zwany trzask werbla, taką bardzo charakterystyczną jego właściwość. Posłuchajcie sobie może, jak to brzmi. Bez korekcji. Bardzo płasko, a teraz z korekcją. Już mamy troszeczkę więcej tych wyższych częstotliwości, ten snare wydaje się agresywniejszy. Przejdźmy teraz do klapa. Uruchamiamy ponownie korektor, moi drodzy. I tak właśnie, on musi być dosyć duży, żebyście widzieli, co się dzieje. Odcinamy najniższe częstotliwości, najniższe wartości. Podbijamy okolice, powiedzmy, że 3 kHz, żeby nie podbijać tych samych co snare. Chociaż one w sumie nie wybrzmiewają w tym samym momencie, więc można. Zobaczmy. No i bardzo spoko. Przejdźmy teraz do kicka, moi drodzy. W kicku ponownie uruchomimy korektor. Nie zawsze jest konieczność używania korektora, ale ja bardzo lubię rzeźbić brzmienie, to znaczy troszeczkę staram się zawsze to brzmienie ulepszyć. Odcięliśmy najniższe częstotliwości z kicka, bo pamiętajcie, że w tych okolicach subbasowych wybrzmiewa bas. I w ten sposób uzyskujemy miejsce dla basu i dla stopy. Stopa nie traci energii, wręcz ją zyskuje, bo podbijamy sobie mniej więcej w okolicach 60-80 Hz. Odetnijmy okolice 300 Hz, bo tam zwykle występuje muł. Nawet myślę, że okolice 400 dają lepszy efekt. I podbijmy okolice 4 kHz. W ten sposób stopa uzyska troszeczkę większą siłę przebicia w miksie. 3,5, zobaczmy. Jest bardzo pozytywnie. I teraz zobaczmy, co możemy zdziałać na grupach instrumentów. Myślę, że najpierw wypadałoby przedsięwziąć kroki ku temu, żeby nasycić sekcję rytmiczną. Mimo, że bas był nasycany, ale zobaczymy, czy to nam nie zaszkodzi, czy nam pomoże, czy nam zaszkodzi. Zobaczmy. Myślę, że te niskie częstotliwości jednak brzmią lepiej.
Wiecie co, ja bym jeszcze nasycił w ogóle flet, żeby on brzmiał troszeczkę agresywniej. Jeśli wiecie, o co mi chodzi. Brzmi teraz dużo lepiej, prawda? Zobaczmy jeszcze, jak zabrzmi nasycony przed korekcją. Myślę, że dużo lepiej. Dobrze, moi drodzy. Sekcja rytmiczna jest nasycona. Możemy ją teraz jeszcze skompresować. Użyjmy do tego Fruity kompresora. Puśćmy ją sobie osobno. Wychodzimy od ustawień dosyć agresywnych, następnie będziemy je wycofywać celem uzyskania optymalnego efektu. Lecimy. Dosyć mocno skompresowane, ale mnie się wydaje, że to bardzo fajnie brzmi. Zobaczmy jeszcze, jak zabrzmi ze ściszonym nieco basem. Dobra, moim zdaniem jest całkiem ok. Zobaczmy, jak to zabrzmi w kontekście całości. Bardzo pozytywnie. Na razie bym nie nakładał, słuchajcie, reverbu na perkusję. Zobaczmy, czy możemy zrobić coś podobnego, podobny łańcuch na grupie instrumentów. Puśćmy sobie w solo, puśćmy sobie całą sekcję, samą. W tych okolicach wszystkie instrumenty zyskują najwięcej łącznie, więc zostańmy przy tym, co uzyskaliśmy. I teraz zobaczmy, czy możemy sobie to wszystko skompresować ponownie. Agresywne ustawienia i będziemy je zaraz wycofywać. Dobra, i myślę, że teraz brzmi to całkiem ok. Spróbujmy sobie jeszcze, moi drodzy, tutaj dorzucić reverb. I zobaczmy, co to nam da, ale bardzo delikatnie. Puszczamy go całkowicie w stereo, zmniejszamy troszeczkę parametry wet. Możemy podkręcić decay, dajmy troszeczkę pre-delaya, zmniejszmy multiplikację basu, bo nie będzie nam zupełnie potrzebna. I przepuśćmy dużo wysokich częstotliwości, niech tam się zapełni przestrzeń. Odetnijmy natomiast niskie i zmniejszmy pomieszczenie. Ja bardzo lubię efekt takiego metalicznego reverbu. Zobaczmy, czy on tu będzie pasował. Jest bardzo spoko. I zobaczmy, jak to zabrzmi jako całość. Dobra, i moim zdaniem brzmi to całkiem ok, słuchajcie. Miks mamy w zasadzie gotowy, więc moglibyśmy przejść do etapu aranżacji. Żeby to zrobić, sobie pokopiujemy poszczególne ścieżki na kanały, które sobie, kanały na paterny, które sobie przygotowałem. I cóż, moi drodzy, zajmijmy się tym. Uno de piccolo problemo, dajcie mi chwilę.
Dobra, wracamy, robimy to raz jeszcze. Ja cały czas mam kłopot, klikam nie te przyciski, słuchajcie, które trzeba. I stąd takie właśnie wyniki. A to dosłownie zajęło pół minuty. Nawet niecałe. Więc tak, stąd możemy usunąć. Mamy klap, tutaj mamy snare, więc odznaczamy sobie snare. Ctrl C, Ctrl X i Ctrl V. I super. Cały ten łańcuch powoduje, że zaznaczacie najpierw Ctrl C ścieżki, które macie tutaj zaznaczone tymi prostokącikami, następnie Ctrl X usuwa zaznaczone ścieżki z danego patternu. Przechodząc na następny pattern klikacie Ctrl V. Te ścieżki zostają wklikane. Nam zależy na tym, żeby zostawić bas, więc odznaczamy bas. Zaznaczamy trzy ostatnie ścieżki, klikamy Ctrl C, Ctrl X. Ponownie powtarzamy ten sam łańcuch. Przechodzimy pattern wyżej i klikamy Ctrl V. I tak do samego końca. Bardzo proste, ale też bardzo łatwo się pomylić, bo wszystkie klawisze są bardzo blisko siebie i mnie się to bardzo często zdarza i bardzo często frustruje mnie ten fakt. Mam nadzieję, że was nie, bo ja sobie to wycinam odpowiednio później w montażu. Dobra, mamy wszystko rozłożone. Zgadza się? Zgadza się. Wszystko mamy rozłożone na poszczególne paterny i w związku z tym możemy sobie przejść teraz do aranżacji utworu. Zaczniemy, moi drodzy, od melodii. Od melodii, tak jak w oryginalnym utworze X. Tutaj możemy sobie wkleić kick. Powiedzmy, że jako początek zwrotki dodajmy do tego bas. Tutaj można dodać jakiś riser, jeżeli chcecie, to możecie to zrobić na własną rękę. A tutaj wejdziemy już sobie z perkusją od tego momentu, więc dodajemy klap. Klap, poproszę. Super. Snare, oczywiście, jako element rytmiczny, no i hi-hat. Ściszmy sobie jeszcze ten plug, słuchajcie, bo on jednak jest tutaj dosyć mocny. W oryginalnym utworze był dużo, dużo ciszej, był bardziej w tle. W tym momencie myślę, że moglibyśmy ściszyć też flet. Odrobinę, bo flet jednak się wybijał w miksie tamtego utworu. No i co, moi drodzy? No to właściwie jest tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy instrumental, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek. Dziękuję wam ogromnie za uwagę. Mówił do was Bonifacy. Kłaniam się nisko raz jeszcze. To był kolejny odcinek z serii Selfmade Beats, a robiliśmy w nim utwór w klimacie Metro Boomin. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, no to łapka w górę. Dajcie mi znać w komentarzach, co powinienem zrobić w kolejnych odcinkach Selfmade Beats i zostawcie suba na kanale, żeby nie przegapić tych odcinków, moi drodzy. A możecie sobie jeszcze kliknąć dodatkowo w dzwoneczek powiadomień, to wam YouTube przypomni o tym, że wrzuciłem nowe wideo. A gdybyście nie chcieli klikać dzwoneczka, to w czwartki o 20 Selfmade Beats, natomiast we wtorki o 18 Selfmade Tips. Dwa filmy w tygodniu. Zapraszam was serdecznie. Puszczę wam na koniec ten instrumental dwukrotnie, żebyście mogli podjąć jakieś akcje. Na przykład wpaść do mnie na Facebooka albo na SoundClouda. Linki znajdziecie w opisie. Sesję z tym bitem też znajdziecie w opisie, więc jeżeli będziecie chcieli tutaj troszeczkę jeszcze pogrzebać, zajrzeć do środka tej sesji, to jak najbardziej zachęcam. Na razie żegnam się z wami i do przyszłego tygodnia. Trzymajcie się. Cześć.